troszkę mojego ciała. To nie wiem, że on mówi, że zastępy straży pożarnej z Dąbrowy Górniczej po przyjeździe na miejsce udają się na rozpoznanie. Sprawdzają, czy nie ma żadnych wycieków, kto jest poszkodowany. Co najważniejsze, czy siły i środki są na miejscu odpowiednie, czy nie potrzebują jakiejś pomocy. Dzisiaj ułatwiliśmy sobie trochę zadanie, bo nie dojeżdżamy do miejsca zdarzenia i sprzęt, który będziemy używać, już sobie wcześniej przygotowaliśmy. Normalnie to wszystko jest na aucie i trwa to troszeczkę dłużej. Czekaj, zobacz. Po dojeździe okazało się, że poszkodowany jest kierowca, jest uwięziony w samochodzie i nie ma możliwości dostępu, czyli strażacy muszą usunąć drzwi, dostać się do środka, rozcinają szyby. Teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo tego pasażera poszkodowanego, przepraszam, kierowcy. Będziemy mu zakładać kołnierz, cały czas jest stabilizowana głowa i postaramy się go wyciągnąć przez drzwi od strony kierowcy. Będziemy używać sprzętu hydraulicznego, który tu Państwo widzicie. Nożyce, rozpieracze. To są urządzenia, które pomagają nam właśnie w takich sytuacjach. Państwo zauważyliście też po dojeździe, teren działania został odpowiednio oznakowany i zabezpieczony od osób postronnych. Z reguły takie zdarzenia mają miejsce na jakiejś drodze, czyli najważniejsze jest też bezpieczeństwo ratowników. Musimy sobie zablokować pas, jeżeli to jest na jezdni. Często robimy to też przy pomocy samochodów. Stajemy przed, za, w zależności od tego, jakie są możliwości. Dzisiaj poszkodowanym jest manekin, okrywamy go teraz folią. Ta folia ma między innymi zadanie takie, żeby już ochronić przed szkłem, przed jakimiś odłamkami, odpryskami. Robimy sobie teraz dostęp przy pomocy urządzenia, które się nazywa Hooligan. To jest proste i bardzo mocne urządzenie. Zrobimy miejsce, tak żeby użyć sprzęt hydrauliczny, w tym wypadku rozpieracze. W międzyczasie ratownicy założyli jeszcze specjalną osłonę na kierownicę. Ma ona na celu zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem poduszki, która byłaby zagrożeniem dla poszkodowanego, jak zarówno i dla ratowników, którzy tam będą zaraz się dostawać do środka. Oczywiście samochód jest ustabilizowany odpowiednio specjalnymi klinami, żeby się nie przesuwał, nie stoczył. Widzicie Państwo, że nie jest to łatwa sprawa. Takie drzwi są bardzo wytrzymałe, te materiały są mocne. To urządzenie, którego używają ratownicy, jest dość ciężkie. Nie jest łatwo nim pracować. Ratownik z tyłu na tylnym siedzeniu cały czas rozmawia z poszkodowanym. Poszkodowany jest w dzisiejszym zdarzeniu przytomny, ale musi mieć cały czas stabilizowaną głowę. Prawie się udało, to mają.
Ratownicy muszą usiąść całkowicie drzwi, żebyśmy mieli jak najlepszy dostęp. Bo tak jak powiedziałem, na początku musimy wyciągnąć poszkodowanego na deskę. Wszystkie części, które usuniemy, odnosimy zawsze na specjalne miejsce. Akurat tu dzisiaj położymy sobie tutaj dla ułatwienia, ale normalnie musimy to usunąć jak najdalej, żeby nie stwarzało zagrożenia. W tym momencie będziemy wyciągać poszkodowanego na deskę, transportować w bezpieczne miejsce i normalnie udzielamy pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzisiaj założymy, że zespół ratownictwa medycznego jest na miejscu i przekażemy poszkodowanego po prostu pogotowiu. Widzicie Państwo, ile musi być zaangażowanych osób do jednego poszkodowanego, dlatego im więcej osób poszkodowanych, tym większe nasze siły muszą być przy takiej akcji. Na szczęście wszystko się udało, kierowca zostaje przekazany pogotowiu i cała akcja zakończona sukcesem.